komentarza po spotkaniu. Can I start? Dzień dobry wszystkim. Nie? Super. Ja. Wir sind hergekommen, wollten gewinnen. No więc przyjechaliśmy tutaj i chcieliśmy wygrać. Es war das zu erwartende spannende und in beiden Seiten offensives Spiel. To było to takie oczekiwane, ciekawy, był taki oczekiwany, ciekawy mecz i z obu stron otwarty mecz. Ofensywny. Ich kann mich kurz fassen. Mogę krótko po prostu na ten temat powiedzieć. Tak. Erste Halbzeit haben wir in der Summe nicht unser Level gespielt. Pierwszą połowę w sumie nie zagraliśmy na naszym poziomie. Ja, viele kleine Fehler von nicht nur von ein, zwei Spielern, von mehreren Spielern, viele kleine Fehler, die letztendlich ja dann nicht erlaubt haben, die Aktion zu Ende zu spielen. Zrobiliśmy dużo takich małych błędów, nie tylko z pojedynczych, od pojedynczych zawodników, tylko od kilku zawodników, które nie pozwoliły nam wejść dobrze w mecz. Sind in Rückstand geraten, was durchaus passieren kann. Straciliśmy bramkę i przegrywaliśmy mecz, co absolutnie może się wydarzyć. Zudem haben wir die Chancen, die wir hatten in der ersten Halbzeit, nicht verwertet. Do tego okazje, które mieliśmy w pierwszej połowie, nie wykończyliśmy. Und zweite Halbzeit, ich denke, das war eine sehr gute zweite Halbzeit. Wir haben alles nach vorne geschmissen, die Jungs haben alles aus sich rausgeholt. Natomiast druga połowa, myślę, że to była bardzo dobra druga połowa. Chłopcy dali z siebie wszystko, rzucili wszystko do przodu. Und haben den Anschlusstreffer erzielt. Zdobyliśmy bramkę wyrównującą. Viele Chancen kreiert und erspielt. Dużo wykreowaliśmy bardzo wiele okazji i też takich bardzo dobrych okazji. Und wiederum diese Chancen nicht genutzt für uns. I tych szans też niestety no, nie wykończyliśmy dla siebie pozytywnie. Dementsprechend ist das Ergebnis wie es ist, 1:1. W związku z tym wynik jest taki jaki jest, 1:1. Ja, Enttäuschung ist da, aber es geht weiter, wir haben noch zwei Spiele. Rozczarowanie jest widoczne, ale dalej pracujemy, gramy dalej. Jeszcze mamy dwa mecze do rozegrania. Die Jungs werden nicht aufgeben und werden versuchen, die nächsten zwei Spiele zu gewinnen. Chłopcy na pewno się nie poddadzą i będą próbowali następne dwa mecze wygrać. Ich wünsche Schloss alles Gute für die nächsten zwei Spiele. Życzę Śląskowi wszystkiego najlepszego na następne, na te ostatnie dwa mecze. That's it. To wszystko. Dzień dobry Państwu. Bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać dla naszych kibiców, bo wiemy, że od dłuższego czasu u nas na naszym stadionie jeszcze nie zaznaliśmy smaku zwycięstwa, ale także bardzo chcieliśmy wygrać dla piłkarzy, którzy 10 lat temu zdobyli Mistrzostwo Polski. Pierwsza połowa układała się nam tak, jak sobie zaplanowaliśmy. W drugiej połowie ten cały plan nasz po straconej bramce runął i ta druga połowa troszeczkę nas martwi. Przed nami wyboista droga do utrzymania. Jeszcze mamy dużo do wypracowania, dużo do poprawienia i z takim nastawieniem czy z taką myślą będziemy przygotowywać się do kolejnego meczu. Dziękuję.